W miniony weekend hala sportowa w Ścinawce Średniej gościła młodych łuczników biorących udział w halowych mistrzostwach Dolnego Śląska pod patronatem burmistrza miasta i gminy Radków. Obchodzimy rok jubileuszu klubu łuczniczego Wiktoria Ścinawka Średnia. Jest to już 15 rok, 15 zawody. W założeniu była to popularyzacja łucznictwa. Nie spodziewaliśmy się, że w 15 latach działalności dojdziemy do wicemistrza Polski na otwartych torach łuczniczych. Jest to bardzo piękna dyscyplina sportu z wielkimi tradycjami. Wystarczy znaleźć kluby sportowe, a ich jest sporo na Dolnym Śląsku. I spróbować tego sportu. Jest to naprawdę sport, który uspokaja, kształtuje charakter przede wszystkim zawodników. W tym roku we współzawodnictwie dzieci i młodzieży Dolny Śląsk zajął 5. miejsce. Jest to miejsce w pierwszej dziesiątce w Polsce, także no nie jest najgorzej. Bywały lata, że było lepiej. W zeszłym roku mieliśmy 3. miejsce w Polsce we współzawodnictwie dzieci i młodzieży. Dolny Śląsk się rozwija prężnie, także przybywa klubów i to cieszy. W tej chwili mamy 13 klubów na terenie Dolnego Śląska. Łucznictwo jest odskocznią, jest czymś, czym można się zająć, czym można poświęcić jakby czas. Jest też takim hobby po prostu, no coś, co chce się robić po prostu, co człowiek przychodzi na trening i cieszy się, że tu jest. Nie spodziewałam się, szczerze mówiąc, złotego medalu na długą odległość na Mistrzostwach Polski, ani brązowego na Mistrzostwach Polski ogólnie. Różnica punktami, więc praktycznie 2 punkty do pierwszego miejsca, więc bardzo wysoka konkurencja była, ale cieszę się, że tak daleko zaszłam. Niegdyś trenowałam piłkę nożną, lecz no, nie odnajdywałam się w sportach drużynowych, więc moja ciocia, gdy była w moim wieku, strzelała, zajmowała wysokie miejsca i zmotywowała mnie tym. Moim największym osiągnięciem jest pierwsze miejsce na halowych mistrzostwach Polski młodzików młodszych, a łucznictwo jest już dla mnie kawałem życia, bo 6 lat już strzelam i nie wyobrażam sobie już robić czegokolwiek bez tego. Przyjmujemy, że rocznie w naborze przychodzi 40 chętnych w łucznictwie. W rzeczywistości w drugim półroczu zostaje 5-6 osób. Możemy się pochwalić 3 mistrzami Polski. 2 osoby przeszły dalej do klasy mistrzostwa sportowego. Kontynuują dalej łucznictwo już pod innymi klubami. To jest dyscyplina sportu, która wymaga dużej pracy. Ci, którzy są najbardziej cierpliwi i pracowici, docierają na sam szczyt. A mamy tu między innymi mistrzynię Polski młodzików z ubiegłego roku ze złotym i z brązowym medalem. Także myślę, że talentów nam nie brakuje. 2 dni zaciętej rywalizacji w duchu fair play wyłoniły zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Gratulujemy wszystkim zawodnikom, którzy brali udział w mistrzostwach.